Pracownia hemodynamiczna oraz oddział kardiologii inwazyjnej w Wejherowskim Szpitalu to nowość. Teraz pacjenci z ostrym zawałem serca z powiatu wejherowskiego czy puckiego mogą uzyskać pomoc niemalże na miejscu. Zadaniem tego oddziału jest diagnostyka inwazyjna i leczenie pacjentów z chorobą wieńcową, a szczególnym nasze zainteresowanie będzie skupiało się na pacjentach z ostrym zawałem serca. Otwarcie oddziału kardiologii inwazyjnej oraz pracowni hemodynamicznej spowodowało, że pacjenci nie muszą już pokonywać zbędne kilometry, które wydłużają czas zabiegu ratującego ludzkie życie. Do tej pory ci pacjenci z ostrym zawałem serca, z rozpoznaniem świeżego zawału serca byli transportowani bądź do Gdańska, do Akademii Medycznej, bądź do Szpitala Miejskiego w Gdyni, a w tej chwili dzięki naszemu oddziałowi mogą być leczeni tu na miejscu w Wejherowie. Otwarcie oddziału kardiologicznego to nie tylko poprawa bezpieczeństwa dla pacjentów, ale także prestiż dla szpitala. To jest i prestiż, ale to jest też zrealizowanie marzeń, które żeśmy mieli, o których żeśmy rozmawiali i w zasadzie nie za bardzo widzieliśmy, jak to będzie mogło się urealnić, tak? Jak to będzie mogło powstać, bo bardzo chcieliśmy, żeby taki oddział powstał. Proszę zauważyć, że taki oddział 2 lata temu powstał w Gdyni, dopiero 2 lata temu, tak olbrzymia aglomeracja. Więc dzięki temu, że pojawił się podmiot niepubliczny, który w kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia podjął to ryzyko zainwestowania w kupno aparatury, sprzętu, wyposażenia tego oddziału, to marzenie mogło się zrealizować. A tym podmiotem jest Spółka Pomorskie Centra Kardiologiczne. Nowa pracownia będzie w stanie przyjąć rocznie około 500 pacjentów.